Dzień dobry Państwu. Chciałem Państwa wszystkich bardzo serdecznie powitać na dzisiejszej uroczystości. W pierwszej kolejności oczywiście chciałem przywitać naszych dzisiaj najwspanialszych gości. Bardzo się cieszymy, że możemy Państwa tutaj dzisiaj witać po prostu w tym tak wspaniałym dla Państwa dniu. Chciałem także powitać wszystkich samorządowców i osoby, które tutaj dzisiaj przybyły, aby tą uroczystość uświetnić. Chciałem Państwu powiedzieć, że dzisiaj, kiedy wychodziłem tutaj i mówię do mamy, jako mamy uroczystość w gminie, i tak mówię, że popatrz mamo, mówię 50 lat, ile to od czasu. A mama mówi do mnie, mówi, słuchaj, to nie jest tak, to było jak wczoraj. I pewno taką samą myśl Państwo macie dzisiaj, że to pewno było jak wczoraj i inaczej się to ocenia z perspektywy kogoś, kto jest dużo, dużo, dużo młodszy i wydaje mi się, że to jest ogromna, że to trwa, a tak jak dla Państwa to jest pewno takie przekonanie, że to było tak jak wczoraj. I pewno dzisiaj Państwo też się przypominają różnego rodzaju rzeczy i wydarzenia z tego czasu, z tych 50 lat i te dobre, których mam nadzieję było znacznie, znacznie więcej, ale i też te trudne, kiedy trzeba się było wykazać charyzmą, upartością, konsekwencją i trzeba było to po prostu wszystko przeżyć i tego zapewne nikt nie potrafi lepiej zwerbalizować, opowiedzieć niż właśnie Państwo. Drodzy Państwo, za chwileczkę będziemy mieli tutaj występ uczniów gimnazjów i na ten występ Państwa zapraszam. A po nim będę miał honor w imieniu Pana Prezydenta oznaczyć Państwa odpowiednimi stosownymi medalami i wręczyć także pamiątkowe dyplomy. Proszę uczniów gimnazjów o rozpoczęcie części artystycznej. Zapraszamy na część artystyczną w wykonaniu uczniów gimnazjum. To dla Państwa, szanowni jubilaci. Aż do śmierci. Thank you.
końcu świata i wszystko już wiem. Szukałam całe dnie, miesiące, lata i odnalazłam cię. Przy tobie do końca swoich dni. A teraz, kiedy jesteś przy mnie blisko, nie muszę martwić się, bo dzięki tobie wiem, że mam już wszystko. Jak ta, co w serce klawiszem stuka, to twojej dłoni przecież dłoń moja od zawsze szuka. Pytam się,
się gwiazdy, co drogę wskazać błądzącym miała. Czemu ze wszystkich pragnień na świecie to ty mnie wybrałeś? Gwiazda, co w rzece wciąż się przegląda, też tego nie wie. Czemu ze wszystkich pragnień na świecie wybrałam ciebie? Czemu ze wszystkich pragnień na świecie wybrałam ciebie? Połóż mnie na swym ramieniu, połóż jak pieczęć na sercu, poczuj smak mego pragnienia, jak pieczęć, proszę połóż. Połóż mnie na swym ramieniu, połóż jak pieczęć na sercu, poczuj smak mego pragnienia, jak pieczęć, proszę połóż mnie. Nad lataniami. Ile listów, ile rozstań, ciężkich godzin w miastach wielu. I znów upór, żeby powstać, i znów iść i dojść do celu. Ile w trudzie nieustannym, wspólnych zmartwień, wspólnych dążeń. Ile chlebów rozkrajanych, pocałunków, schodów, książek. Twe oczy jak piękne świece, a w sercu źródło promienia, więc ja chciałbym twoje serce ocalić od zapomnienia. Wszystko, co przydarzyło nam się w życiu, to co dobre, to co złe, ma swój początek i swój koniec. Dlatego możemy ciągle marzyć, bo tego nie zabroni nam nikt. To już w przedmieścia gorzki smak, autobus rusza w krótki rejs. Zdyszana biegnę z szatu w szat. Podróży w podróż spiesza wiesz i kocham, pragnę, tracę tak, jakby się chwilą stawał rok, jak gdyby świat wymykał mi się z rąk. To co największy blask,
wiele pustych miejsc. Z niedawnych zdarzeń ściera kurz, babiego lata wątłą sieć. Jestem wiatrem, śpiewa wiatr. Jestem łąką trawy spłę, jak biały jacht. W nieznany płynę dzień. To, co mam, to radość najpiękniejszych lat. To, co mam, to serce, które jeszcze na wszystko stać. To, co mam, to młodość, której nie potrafię kryć. To wiara, że naprawdę umiem żyć. Nie wystarczy pokochać. Trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie. Życzymy Państwu jeszcze wielu wspólnych przeżyć. Dziękujemy. Proszę Państwa, chciałem serdecznie podziękować Uczniom Gimnazjum za piękny występ. I do tych rzeczy chciałem się dołączyć. Jako burmistrz Przosku, proszę Państwa, wraz z moimi współpracownikami, wraz z samorządowcami, którzy tutaj dzisiaj są, chciałem Państwu życzyć wszystkiego najlepszego. No chyba zdrowia przede wszystkim, tak mi się wydaje, bo to jest najważniejsze. Mój tata miał takie życzenie zawsze, mówił, że on potrzebuje zawsze przyczepy zdrowia. To życzę Państwu takiej przyczepy zdrowia. I życzę Państwu, żeby kolejne jubileusze, które będą przechodziły, też byście Państwo mogli witać w radości, w uśmiechu i w pogodzie. Drodzy Państwo, wszystkiego najlepszego od burmistrza Brzosku, od urzędników, od urzędu i od wszystkich nas tutaj zgromadzonych. Wszystkiego najlepszego. Proszę Państwa, teraz przejdziemy do drugiej części, też specjalnej. Mam honor i przyjemność w imieniu Pana Prezydenta Andrzeja Dudy wręczyć Państwu okolicznościowe medale. Bardzo dziękuję. Widzę, że tutaj panie są świetnie zorganizowane. Zapraszam Państwa panią Stanisławę i pana Aleksandra Czechów. Zapraszam panią Genowefę i pana Edwarda Długosza. No summer's high,
Zapraszam panią Ludwikę i pana Mariana Gierów. Zapraszam panią Leninę i pana Kazimierza Grinów. Zapraszam serdecznie panią Marię i pana Stanisława Mieruski. Zapraszam Krystynę, pana Ludwika Mokrzyckich. Po państwa niestety nie mogli się przybyć, ale tutaj pan sołtys. Zapraszam panią Zofię i pana Kazimierza Nogę. There are people dying. Oh, when it's time.
serdecznie zapraszam panią Marię, pani Stanisławę i pana Stanisława Nowaka. God's great big family. And the truth, you know, love is all we need. We are the world. We are the children. We are the ones who make it brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day. Zapraszam panie Władysławie i pana Józefa Nowaka. Zapraszam panią Anielę i pana Władysława Pocińskiego. Yeah.
serdecznie zapraszam do Lubania i panu Witolda Smolińska. Zapraszam serdecznie panią Genotę i pana Stanisława Szukałów. Zapraszam panią Zofię i pana Kazimierza Szynanów. Zapraszam na panią Stanisławę i pana Józefa Wołolasów. Zapraszam panią Kazimierę i pana Jana Zakórskich. Państwa, na koniec dzisiejszej uroczystości chciałem jeszcze złożyć najlepsze życzenia wszystkim mamom tutaj obecnym. Święto nadchodzi. Życzę wam radości, ciepła,
które oby do Was przychodziło z zewnątrz. Życzę Wam jak najmniej problemów, jak najmniej nieprzespanych nocy. Życzę Wam po prostu dużo, dużo zdrowia, radości i wszystkiego najlepszego. Proszę Państwa, tą część oficjalną uroczystości mamy zakończoną. Bardzo Państwu dziękuję za przybycie, szczególnie naszym gratom. Jest nam niezwykle miło, że mogliście Państwa dzisiaj tutaj w urzędzie gościć. W urzędzie. Wydaje mi się, że cały czas jestem w urzędzie w naszym Centrum Kultury i Środowiska. Zapraszam teraz Państwa tutaj na lampkę szampana. Tak? Aha. Zostałem poinstruowany przez panią kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, że wcześniej będzie wykonane zdjęcie grupowe. Dla wszystkich Państwa 100 lat, pozwólcie Państwo, że zaintonuję. 100 lat!